Poniedziałek, 28 listopada, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa, zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu, w oczekiwaniu na węgiel, powiemy, ile osób jest chętnych do jego zakupu po preferencyjnej cenie. Powiemy również o chwilach grozy w Miejskim Ośrodku Kultury oraz spacerze do gwiazd. 1026 ton węgla z polskiej kopalni Mysłowice Wesoła trafi do Piotrkowa Trybunalskiego. Miasto podpisało już umowę na zakup opału dystrybuowanego do mieszkańców po preferencyjnej cenie. Obecnie trwają rozmowy dotyczące terminu dostawy. Aby zakupić węgiel od samorządu, nie tylko musi on do miasta dojechać. Chętni na dokonanie zakupu węgla od samorządu muszą złożyć odpowiedni wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na dzień dzisiejszy złożonych zostało 471 wniosków, a osób uprawnionych jest około 5 tysięcy, także nie jest zainteresowanie duże w mieście. Jak złożyć taki wniosek? Przychodzimy do nas na Sienkiewicza 16A do dodatków mieszkaniowych. Wniosek wypełniamy w dwóch egzemplarzach. Jeden zostaje u nas, drugi dostaje klient. Tylko złożenie wniosku uprawnia do zakupu po 1,5 tony węgla w tym oraz w przyszłym roku sprzedawanego przez miasto. Kiedy ruszy sprzedaż? Jak tylko węgiel dotrze do miasta. Na infolinie miasta należy się dowiadywać, tu jest podany numer telefonu, o dalsze kroki, tak? Czyli gdzie składy węglowe, kiedy możemy wpłacać pieniądze i wszystko już dalej dowiadujemy się na infolinii. Klienci muszą śledzić stronę Urzędu Miasta, muszą śledzić prasę lokalną, telewizję lokalną, bo te wszystkie informacje będą opublikowane. Uwaga! Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie można składać do 15 kwietnia 2023 roku. Natomiast mija czas na składanie wniosków o dodatek węglowy. Wnioski przyjmowane są do końca miesiąca. W Piotrkowie Trybunalskim do tej pory złożono 5300 wniosków na kwotę 13,5 miliona złotych. 22 listopada przypada święto świętej Cecylii, patronki muzyków i orkiestr dętych. I z tej okazji w minioną sobotę w kościele pod wezwaniem świętych Jacka i Doroty odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Saksofoniści, klarneciści, trębacze, perkusiści, zarówno profesjonalni, jak i pasjonaci. Razem tworzą zespół, w którym każdy jest ważnym ogniwem. Młodsi czy starsi, w orkiestrze nie ma to znaczenia. Wszystkim w duszy gra muzyka, która jest prawdziwą pasją. Podczas sobotniego koncertu w kościele pod wezwaniem świętych Jacka i Doroty publiczność usłyszała zarówno sztandarowe utwory grane przez orkiestrę, jak i tematyczne dźwięki nawiązujące do zbliżających się świąt. Jednak najbardziej wyczekiwanym przez orkiestrę elementem świętowania jest kultywowane od lat wręczanie tzw. cecylek, statuetek dla najbardziej wyróżniających się muzyków orkiestry. W tym roku wyróżnienie przyznano Dorocie Stelmaszczyk i Bartoszowi Żakowi, którzy choć już doświadczeni w bojach, reprezentują młodsze grono orkiestry. O to chodzi w tej muzyce, żeby ci młodzi zastępowali tych starszych. No i rozwijamy się przez to, tak? Ta muzyka jednak cały czas się rozwija, no i przy tej okazji się rozwijają też muzycy. Kocham muzykę. Jest to coś, co wyrażamy siebie. Wiadomo, że w każdym okresie życia ludziom towarzyszy ta muzyka. Ona była, jest i po prostu będzie. Uważam, że no jest jednym z filarów po prostu człowieka. Bo jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Siła muzyki. Święta Cecylia święto obchodzi 22 listopada, a 25 listopada obchodzimy Dzień Wspomnienia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, czyli święto kolejarzy. Podczas niedzielnej mszy świętej modlono się w intencji kolejarzy i ich rodzin, którzy wzięli udział w liturgii. Tradycyjnie już kolejarze pojawili się wyposażeni w oficjalne sztandary.
Kościół Ojców Bernardynów to miejsce nieprzypadkowe dla pracowników kolei. Znajdziemy tu jedyną taką izbę pamięci, która jest prawdziwym skarbcem dla tej grupy zawodowej. Szczególną uwagę przyciągają tutaj zabytkowe telefony, które niegdyś służyły w kolei warszawsko-wiedeńskiej. Kolej takie telefony miała i ma, no ale już teraz inne. Teraz komputery są i tak dalej, a kiedyś to kolej były aktywne i na takie rączki. Stare znaki przytorowe, wyposażenie stacji czy ziny – to wszystko wypełnia teraz pomieszczenia klasztornej piwnicy, które mogą przyciągnąć uwagę pasjonatów historii. W mrocznym klimacie, w starym stylu – tak wyglądały Andrzejki w Miejskim Ośrodku Kultury, które zainaugurowały nowy cykl wydarzeń pod hasłem Scena Grozy. Tak w sobotni wieczór dla Piotrkowian tańczył Dracula i spółka. Zespół taneczny Kontra zamienił się w mroczną grupę, która otworzyła scenę grozy. I tym sposobem powróciliśmy do korzeni, bo przecież Andrzejki to nie tylko przepowiednie, ale też zabawy z duchami w tle. Jednak o wróżbach nie można było zapomnieć. Każdy z andrzejkowych ciasteczek, którymi w sobotę częstowano gości, kryło w sobie przesłanie na przyszłość. I można było przypomnieć sobie, jak prawdziwe andrzejki powinny wyglądać. Tradycja, która nam się kojarzy, mnie na przykład z młodością, córce nie wiem z czym. Z dzieciństwa. Ta tradycja określa naszą tożsamość i choćby z tego powodu warto wrócić do korzeni. Nawiązanie do tej naszej mrocznej kultury słowiańskiej. Jest to taki ewenement na tle europejskim, dlatego uważam, że warto kultywować tę tradycję. Z czym się kojarzą andrzejki? Z wróżbami. Oczywiście, lanie wosku. Co jeszcze? Ustawianie butów. Pamiętam przelewanie wosku przez dziurkę od klucza i próbowanie określić, co to wyszło. Poprzez obserwację cienia tak. Na ścianie. Ustawianie butów, kto tam pierwszy wyjdzie za mąż, czy jakiś tam... Sprawdziły się te przepowiednie? No może nie do końca, ale dużo frajdy było przy tym. Dużo frajdy i dużo grozy, ale w niecodziennym, unikatowym wydaniu dostarczył piotrkowianom film Upiór w operze. Na horror zaprosiła Biała Dama, która wprawiła publiczność w spory dreszczyk emocji. Klimatyczny seans to było zwieńczenie andrzejkowego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury. Do sceny grozy jeszcze powrócimy, obiecują organizatorzy. Ale na pewno Miejski Ośrodek Kultury w nowym roku planuje kontynuowanie sceny grozy, więc do zobaczenia, kochani, do zobaczenia, na pewno będę. W sobotę powiało grozą, a niedziela w Miejskim Ośrodku Kultury poświęcona była dzieciom. Widowisko Pieski na tropie przygody to nie było zwyczajne przedstawienie. Artyści przenieśli bajkę na deski sceny, a milusińscy mogli brać czynny udział w interaktywnej zabawie, do której zachęcały ulubione postacie. Był głodny rekin, piraci i rezolutne szczeniaki, które musiały zmierzyć się z potężną burzą. Takie spektakle to nie tylko wyjątkowe przeżycie dla najmłodszych, ale też frajda dla całej rodziny. Kapitanie, za prawą bur to jest ogromny rekin! Swoją działalność rozpoczęła w 1981 roku i było pierwszym amatorskim planetarium w Polsce. Planetarium w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim to miejsce, z którego można odbyć podróż w kosmos. Okazją do tego były sobotnie wycieczki, które zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej. To właśnie za tymi drzwiami ponad 40 lat temu stworzono pierwsze polskie planetarium. Liczne eksperymenty, metody prób i błędów doprowadziły pasjonatów astronomii do celu – zobaczenia Drogi Mlecznej z murów szkoły. Twórcą, konstruktorem tego planetarium był wieloletni nauczyciel tej szkoły Zbigniew Solarz. No wiele lat temu, ponad 40, astronomia była oddzielnym przedmiotem w liceum, no i profesor Solarz otrzymał astronomię do nauczania. Jako pomoc dydaktyczną zbudował takie urządzenie. Chciał w ten sposób uatrakcyjnić lekcje astronomii. Dziś można tu zobaczyć wszystkie 88 gwiazdozbiorów i każdą z 6124 gwiazd, a to robi wrażenie. Ja bardzo lubię wieczorem gwiazdy oglądać, także obejrzałam sobie całe
No, ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Dawno już do szkoły chodziłam. Zapomina się różne rzeczy. Co ciekawego pani zobaczyła? Wszystko, co można było zobaczyć na naszym niebie, na południowym niebie. Także wszystko bardzo fajnie. Udane południe. Bardzo udane. Tak sobie przypominam to, co kiedyś człowiek tak już ze szkoły pamiętał, a już teraz w pewnym wieku zapomniał. Ale ciekawe, fajne. Warto przyjść i obejrzeć. Na bazie Piotrkowskiego Planetarium zbudowano inne, m.in. w Łodzi i Potarzycy w gminie Jarocin. Zaduszki jazzowe to polski zwyczaj zapoczątkowany w pierwszej połowie lat 50. ubiegłego wieku. To właśnie w listopadzie w całej Polsce odbywają się jazzowe koncerty. Najstarszym cyklem koncertów są zaduszki jazzowe w Krakowie, mające już swoją ponad półwieczną tradycję. Tradycyjnie również w Piotrkowie w listopadzie rozbrzmiewa jazzowa muzyka. W miniony piątek w kościele akademickim Panie Dominikanek zaduszkowy koncert zagrał zespół Salon Jazzu. Czasem się śmieję, czasem się boję. Jazzowo, klimatycznie i z refleksją. Tak muzycy z zespołu Salon Jazzu powitali publiczność na piątkowym koncercie. Przy dźwiękach jazzu wspominano ludzi kultury, a przede wszystkim muzyków, tych, którzy odeszli na zawsze, ale pozostają w pamięci wiernych fanów. Podczas tego koncertu każdy mógł wnieść swoją intencję. Nie chcielibyśmy teraz tego koncertu szczególnie dedykować komuś. Myślę, że jeżeli każdy, kto nas będzie słuchał, powspomina swoich ludzi, których chciałby pamiętać, których chciałby sobie przypomnieć, no to chyba to będzie najfajniejsze. My tam zresztą też wspominamy naszych przyjaciół, no czasem żałujemy, że żyć nie ma, no ale cóż, to jest życie. Na koncert muzycy przygotowali jazzowe ballady grane przez największych tego gatunku. Wybrali utwory najbliższe ich sercu i zagrali je tak, jak serce im podpowiadało. Mamy wspaniałego pianistę, który ma swój styl grania, inspiruje nas do takiego grania. Jareczek Widera, nasz basista, bardzo chętnie współpracuje właśnie w tym samym układzie, właśnie, żeby nie grać jakiejś prostej, zwykłej muzyki, tylko żeby tą harmonią podkreślić ten właśnie charakter danego utworu. No i resztę próbujemy właśnie dostosować się i robimy to kompletnie we własnym stylu, po swojemu. Wspólne jazzowe granie połączyło muzyków 3 lata temu. W obecnym składzie i pod nazwą Salon Jazzu występują od marca tego roku. Dziś to wszystko w informacjach, ale proszę pozostać z nami. Za chwilę magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do widzenia. Ciepłownie na gaz w Piotrkowie Trybunalskim stają się faktem. Dobiegają końca prace modernizacyjne w ciepłowni przy ulicy Rolniczej. Prace obecnie polegają na testach nowej instalacji i regulacji jej parametrów. Elektrociepłownia w Piotrkowie na gaz stała się faktem. Na razie ciepłownia C2 na terenie, w którym się znajdujemy, więc przy ulicy Rolniczej. Tutaj są zamontowane 3 kotły o łącznej mocy blisko 50 MW.
jeśli chodzi o C1, czyli przy ulicy Orlej, tam fizycznie te kotły już są, natomiast sama budowa będzie miała miejsce w roku 2023, moc nieco mniejsza, 40 MW. Całość tej infrastruktury zapewni właściwe ogrzewanie miasta, jeśli chodzi o ciepło systemowe, i będzie rozwiązaniem nie tylko nowoczesnym, ale również ekologicznym. Myślę, że w perspektywie, dziś oczywiście trudno jednoznacznie określić, ale w perspektywie z punktu widzenia ekonomicznego najbardziej optymalne. No właśnie, rezygnacja z węgla to była konieczność. To była konieczność, to jest kwestia przepisów. Dzisiaj jak weźmiemy pod uwagę i koszty wydobycia, transportu, a więc koszty zakupu tego węgla, ale przede wszystkim opłaty za prawa do emisji CO2, to wszystko powoduje, że ze względu na istniejące przepisy przede wszystkim byliśmy zmuszeni, dlatego też taka decyzja już dawno temu podjęta, a dziś ona praktycznie staje się rzeczywistością. Testy w elektrociepłowni na Rolniczej rozpoczęte trwają. Proszę powiedzieć, na czym one polegają? Na tą chwilę jesteśmy na etapie regulacji palników do poszczególnych kotłów. Kwestia ustawienia odpowiedniej mocy palnika łącznie z regulacją taką już końcową zgodnie ze wskazaniami poszczególnych czujników. A cała inwestycja już dobiega końca? Jesteśmy na końcówce. Zgodnie z harmonogramem do 15 grudnia powinniśmy i będziemy mieli dokumenty z dozoru technicznego dopuszczające urządzenia. No i kolejnym etapem będzie zgłaszanie do instytucji, do nadzoru budowlanego o pozyskanie pozwolenia na użytkowanie. To jest kwestia już raczej formalno-prawna, bo powinniśmy mieć koncesję na paliwo gazowe i papiery zostały złożone. Musimy mieć nową taryfę zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetycznej dotyczącej paliwa gazowego. W naszym przypadku to jest układ mieszany, bo jedna ciepłownia będzie pracować na węgiel, druga będzie pracować na gaz, przy czym, że ta węglowa będzie jeszcze pracować cały sezon grzewczy 2000 do prawdopodobnie do maja 2023, a co z następnym sezonem grzewczym, to jeszcze nie wiemy, bo jest to zależne od Polskiej Spółki Gazowniczej, która musi wybudować gazociąg z tej ciepłowni do ciepłowni tam na ulicy Orlej. Technologia produkcji ciepła przy kotłach węglowych to są lata 70. ubiegłego wieku. To jest 50 lat różnicy. Tu proszę zwrócić uwagę, praktycznie nie ma śladu jakiegoś brudu, jakiegoś bałaganu, nic. Tutaj po prostu komputery sterują, automatyka jest w pełnym zakresie. Te dwie ciepłownie będą jedne z najnowocześniejszych w kraju w tej chwili. My kotły węglowe praktycznie rzecz biorąc po stabilizacji rynku paliw, bo to jest, tu mamy alternatywę zawsze, gdyby na przykład ktoś odciął gaz, to możemy rozpalić węglem, pod warunkiem, że go też będziemy mieli. Obie ciepłownie są tak ustawione, że alternatywnie można albo grzać węglem, albo grzać gazem, będą, w przyszłości tamta też. W przypadku stabilizacji rynku paliw kotły węglowe zostaną zezłomowane.